Dzień dobry. Dzień dobry. Stanisław Krajski. Pan Edward Barzynkiewicz. Tak, jestem. Ta rozmowa jest nagrywana, czy pan się na to zgadza? Tak. Zostanie umieszczona na YouTube, a następnie na stronie poświęconej księdzu Mirosławowi Mikulskiemu. Czy na to też się pan zgadza? Tak. Pan towarzyszył jakby księdzu Mikulskiemu przez wiele lat i zadam takie pytanie, które być może, że nie będzie na nie odpowiedzi. To znaczy, jaki był pana udział, choćby jako obserwatora, w tych wszystkich działaniach księdza Mikulskiego, które wiązały się z tym wielkim sportem olimpijskim, krajowym, piłką nożną? No akurat z tym wielkim sportem mój udział był, powiedziałbym, marginalny. Mogę przypomnieć, przypominam sobie sprzed kilkunastu lat jedno spotkanie opłatkowe ze sportowcami, właśnie tymi wielkimi. Tam jeszcze żył wtedy świętej pamięci Komar był. Pamiętam, był Szczepański. Irena Szewińska. Akurat Szewińską też pamiętam, ale to jest z opłatkowego spotkania sportowców. Ja mówię o tym spotkaniu takim opłatkowym, ale bokserów, głównie bokserów, ale byli tam również inni sportowcy. I wtedy uczestniczyłem z całą rodziną, bośmy tam pomagali, coś z bigosem, moi chłopcy roznosili, pamiętam, bigos dla sportowców po łamaniu się opłatkiem. To byli ci właśnie głównie bokserzy i no tyle pamiętam, że autografy moi synowie zbierali. Natomiast to taka migawka, powiedzmy, z tego wielkiego sportu, jak również no kilkakrotnie uczestniczyłem w tych spotkaniach opłatkowych już po Bożym Narodzeniu, które odbywały się raz w Częstochowie, jak pamiętam, byłem raz w Płońsku, dwa razy w Warszawie, tam między innymi była Szewińska, różne osoby, no z tym, że to były wtedy to bardziej takie oficjalne, duże spotkanie, ale mogę jedno powiedzieć, taką obserwację, no są ci mianowani, formalni duszpasterze sportu też w Polsce, natomiast autentycznym tym duszpasterzem sportu od lat był i jest no właśnie ksiądz Mikulski, bo on znowuż, no tak jak przy swojej parafii, wśród swoich parafian, prawda, był tym księdzem, tym przede wszystkim dla ludzi, tak i ten, tak i tutaj, przy tym wielkim sporcie, on był przy tych sportowcach w ich, generalnie w ich wszystkich problemach, a szczególnie tych trudnych. Tutaj no wiele opowiadał nam, to raczej nasze uczestnictwo polega na tym, że myśmy żyli opowiadaniami księdza o różnych wydarzeniach, no między innymi tych smutnych, tych pogrzebach na przykład, i tam zawsze ksiądz miał dla sportowców przygotowane odpowiednie kazania i nawet wtedy, kiedy były te smutne chwile, prawda, pogrzebów, to i gdy było wielu sportowców obecnych, to on próbował prowadzić no, katechezę dla tych obecnych, którzy przychodzą bardzo rzadko, no tylko właśnie przy takich okazjach. Także jego, tak podsumowując trochę, jego uwaga była głównie
skupiona i praca na tych pogubionych, na tych, którym można pomóc, no bo już w tym świecie sportowym wiadomo, są sukcesy, porażki, później ci nawet złoci metaliści często odchodzą gdzieś w niepamięć, no i co dalej, wszyscy o nich zapominają, no ale nie ksiądz Mikulski. Właśnie ksiądz Mikulski ich no, wyciąga jakoś różnymi metodami, skupia ich na tych spotkaniach czy opłatkowych, czy tych katechezach 7 razy 15 minut takich w okresie Wielkiego Postu, rekolekcji. 7 razy 15 minut? O ile pamiętam, to jest 7 razy 15 minut w ciągu jednego dnia. A w ciągu jednego dnia, to takie katechezy w międzyczasie, już nie wiem, tam 15 minut, coś takiego, czy odpoczynku, mogą wyjść, mogą pochodzić, mogą, nie wiem, niektórzy muszą zapalić, prawda, coś takiego, a jednocześnie siedzą księża w konfesjonałach, to jest tak przygotowane, żeby no, złapać któregoś, prawda, no, tak na wędkę, prawda, i do Pana Boga. Więc to jest jego koncentracja, jeśli chodzi o ten wielki sport, na ludzi, którzy czy są pogubieni, czy już tylko, czy są tylko tacy bardzo tradycjonalni. Ileż on ślubów dawał. To przecież mamy i w kontakcie przecież był i z Gołotą i z innymi, z tym tak zwanym Diablo, prawda, różnych, że no, ja osobiście no, tym wątkiem działalności księdza Mikulskiego byłem może mniej zainteresowany, wiedziałem o nim, wiem, że bardzo dużo rzeczy się dzieje, no i z drugą, tak chaotycznie mówię, ale prawda, w drugą stronę też przecież Szczepański swój medal olimpijski złoty ofiarował w parafii w Lubochni, kiedy ksiądz był wtedy proboszczem. Także bardzo dużo dobrych rzeczy się działo, nawróceń, to wiem, ale tak bardzo intensywnie w tym życiu nie uczestniczyłem. No, pamiętam, byłem na, teraz przypomniałem sobie, byłem na jednej drodze krzyżowej w Radości, prowadzonej przez księdza właśnie, z tym z takim super ciężkim krzyżem, prawda, który był później wkopywany gdzieś przy jakiejś posesji przy ulicy, i tam też, mimo że to przed Wielkim Piątkiem, prawda, to nie był ten dzień tych katechez rekolekcyjnych, a pojawiło się całkiem sporo, kilkunastu słynnych sportowców, no sobie przypominam, bo razem tam barszczyk piliśmy ziębnięci po tej procesji. Także oni się przewijają cały czas przez życie księdza Mikulskiego, i to taki, no taki autentyczny, prawdziwy duszpasterz sportu polskiego, no z prawdziwego zdarzenia. No. Dobrze, dziękuję bardzo. Dziękuję.